Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Dzisiaj razem z naszym partnerem, firmą Polmed, zaplanowaliśmy dla Was coś specjalnego, bo będzie to trening wzmacniający mięśnie pośladków, czyli tę część, którą zazwyczaj mówimy, żebyście rozluźnili, żebyście się wyluzowali, rozluźnili. Na przekór wszystkim dzisiaj spinamy pośladki i ruszamy do roboty. Bardzo ważne mięśnie postularne ustawiają nam miednicę w odpowiedniej pozycji, więc za miednicą idzie cały kręgosłup, dlatego tak bardzo istotne jest to, żebyśmy ćwiczyli te ćwiczenia. Robili te ćwiczenia i ćwiczyli te mięśnie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, czekaliście na ten trening pewnie już od bardzo dawna. Mięśnie pośladków zawsze każdy lubił ćwiczyć, zwłaszcza kobiety, ja o tym wiem. No ale ja tu gadu, a trening się sam nie zrobi. Zaczynamy sobie naszą rozgrzeweczkę. Dzisiejszy trening nie będzie należał do tych najlżejszych, dlatego że tutaj potrzebujemy wykonać ćwiczenia, które są same w sobie trudne, wymagające, jeżeli chodzi o wkład energetyczny, więc tutaj będziemy musieli się troszeczkę napocić i namęczyć. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy na to gotowi. Coraz wyżej kolana, troszeczkę zwalniamy. Dzisiaj nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego sprzętu, delikatne obciążenia, zresztą jak zawsze. Piłka gimnastyczna lub krzesełko, troszeczkę przestrzeni, dajemy skręt tułowia, hop, hop. Jeszcze chwilkę. Dobra, dosyć. No i oczywiście butelka wody. Pamiętajcie, że mamy się nawadniać podczas tego treningu, więc butelka wody zawsze pod ręką. No ale lecimy z rozgrzewką wszystkich stawów po kolei. Zaczynamy od góry. Głowa na boki. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12, przód, tył, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otwieramy klatkę piersiową, łączymy sobie dłonie przed klatką i energicznie na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Nadgarstki na początek na boki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Krążenia w jedną stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 i w drugą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej, łokieć przyklejamy sobie do tułowia i obracamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Druga ręka to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aktywacja łopatki. Ramiona na wysokości klatki piersiowej, wypychamy w przód i ściągamy mocno samymi łopatkami. Raz,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Super, schodzimy sobie niżej, teraz do bioderek, podwijamy, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, na boki uginając kolana, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia bioderkami w jedną stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i powrót, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Zostają jeszcze kolana i stawy skokowe, stajemy na jednej nodze, prostujemy kolano, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I staw skokowy, krążenie na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i z powrotem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i druga noga na zewnątrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i druga raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Cudownie! Rozgrzewka zrobiona, możemy przejść do części właściwej treningu. Słuchajcie, na początek bierzemy sobie jedno obciążenie, jedną hantelkę, jedną butelkę wody, co tam macie pod ręką. I zaczynamy sobie dzisiaj dosyć nietypowo, zaczynamy od ćwiczeń takich typowych właśnie na mięśnie pośladkowe, więc tutaj nie będziemy angażować innych grup mięśniowych, a dopiero na koniec zrobimy te de facto najcięższe ćwiczenia, więc tutaj zamieniamy sobie troszeczkę dzisiaj kolejność. Ale będzie tego ciekawy efekt, dlatego że dzięki temu te pośladki lepiej poczujemy w tych ćwiczeniach podstawowych, w których zazwyczaj jest je trudniej zaangażować. Łapiemy sobie hantelkę luźno wzdłuż tułowia, stajemy na drugiej nodze i nogę pracującą podciągamy, palce u stóp i robimy sobie odwodzenie w tył i w bok. Hop. Pamiętajcie, żeby ta noga nie leciała jedynie do tyłu lub jedynie do boku. Wtedy zaangażujemy troszeczkę inne mięśnie. Chcemy poprowadzić ją tak po skosie do tyłu i jednocześnie do boku. Powinniśmy czuć obydwa pośladki, zarówno ten pracującej nogi, jak i ten nogi stabilizującej. Gotowi? Lecimy. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Przekładamy sobie ciężar na drugą stronę i wykonajmy to samo drugą kończyną. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super, rozluźniamy. Mam nadzieję, że czujecie tutaj te pośladki. Jeżeli nie, to pamiętajcie o tym, żeby te bioderka cały czas podwijać pod siebie, wtedy będzie Wam łatwiej zaangażować mięsień pośladkowy. Nie puszczamy luźno bioder, wtedy troszeczkę nam się to rozjeżdża, więc podciągamy biodra mocno. Myślimy o tym, żeby napinać mięśnie pośladkowe. To też jest klucz do poprawnego wykonania właśnie ćwiczeń na tę grupę mięśniową. Lecimy z drugą serią. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I druga strona to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc o tym, że spinamy dzisiaj poślady do tego treningu. No właśnie, tutaj bardzo świadomie trzeba myśleć o tym, żeby ten mięsień napinać, bo nasze organizmy są tak skonstruowane, że one nie bardzo ten mięsień chcą angażować do pracy, więc angażują wszystkie inne grupy mięśniowe dookoła, a pośladkowego niekoniecznie. Więc bardzo świadomie napinajmy ten mięsień przy tych ćwiczeniach. Dużo więcej wtedy z tego sobie po prostu wyciągniemy. Jeszcze jedną zrobimy serię tego ćwiczenia, zanim przejdziemy do kolejnego. Proszę bardzo, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Teraz schodzimy sobie do parteru, schodzimy sobie na matę. No i tutaj, moi drodzy, bierzemy obydwa ciężarki. I dla chętnych piłeczkę. Ćwiczenie można wykonać leżąc całkowicie na podłodze ze stopami opartymi o podłogę, bądź ze stopami opartymi o piłeczkę. To ćwiczenie będzie zdecydowanie trudniejsze. W oparciu stóp o piłkę będzie to trudniejsze ćwiczenie, gdzie wychodzimy dużo wyżej i musimy łapać jeszcze stabilizację, więc nie naciskam. Nie musicie tego robić na piłce. Możecie robić ćwiczenie ze stopami opartymi o podłogę, wtedy stopy sobie przybliżamy do pośladków, ciężar kładziemy na wypustkach biodrowych, wypychamy biodra do góry, podwijamy biodra i napinamy świadomie mięśnie pośladków, trzymamy 3 sekundy na górze, po czym opuszczamy do pozycji wyjściowej. Gotowi? Lecimy. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. Hop. Mocne napięcie pośladków. Dwa, trzy, dół. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. 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 Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy, dół. I ostatni. Raz, dwa, trzy, dół. Chwilka przerwy. Powtarzamy całość jeszcze dwa razy. Dajcie znać, czy robicie z piłką, czy na podłodze. Ta wersja z piłką jest dużo trudniejsza, więc wcale się nie obrażę, jeżeli będziecie robić to tak jak ja, ze stopami na podłodze. Nic się nie stanie, natomiast jest to alternatywa po prostu dla tej wersji. Jeżeli ktoś czuje, że to jest za mało, to śmiało z tej piłki może sobie skorzystać. Lecimy drugą serię. Uwaga. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. Można podnieść palce u stóp. Raz, dwa, trzy,
dół, jeżeli ktoś nie czuje pośladków. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. I mocno. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy, dół. I ostatni. Raz, dwa, trzy i dosyć. Świetnie. Chwilkę sobie odpocznijmy. Wykonamy to ćwiczenie jeszcze raz. Mam nadzieję, że te pośladki już tutaj czujecie dosyć mocno. Jeżeli nie, no to skupcie się proszę na technice. Tutaj już rzeczywiście powinniście odczuwać pracę mięśni pośladkowych. Pamiętamy, mocno podwijamy biodra. No i świadomie spinamy dzisiaj te poślady. Nie boimy się tego. To więcej z tych ćwiczeń wtedy rzeczywiście wyciągniemy. Gotowi na trzecią serię? Lecimy. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. 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 I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i dosyć. Cudownie. Podnosimy się. Koniec leżakowania. Wychodzimy do góry. No i teraz przechodzimy już sobie do tych ćwiczeń wielostawowych, ćwiczeń podstawowych. No i właśnie tutaj jestem bardzo ciekaw reakcji waszego organizmu, reakcji waszego układu mięśniowego. Czy właśnie to wstępne zmęczenie mięśnia pośladkowego poskutkowało tym, że będziecie lepiej czuć ten mięsień właśnie w tych ćwiczeniach, które teraz będziemy wykonywać. Zrobimy sobie serię przysiadów. I tutaj właśnie to zmęczenie wstępne właśnie mięśnia pośladkowego z poprzednich ćwiczeń powinno poskutkować tym, że te mięśnie pośladkowe teraz też lepiej poczujecie w ćwiczeniu, jakże dobrze wam znanym. Odciążymy wtedy troszeczkę mięśnie czworogłowe ud, a pociągniemy bardziej pośladki. Trzymamy ciężary na wysokości mostka przed sobą, stopy rozstawione dosyć szeroko, równolegle do siebie bądź leciutko palce stóp do boków. Pamiętamy, kolana sobie odwodzimy na zewnątrz. No i lecimy. Zaczynamy ruch z bioder, opuszczamy do dołu, hop. I raz, dół, wdech, góra, wydech, hop. Trzy, cztery, powoli, niespiesznie, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, super, rozluźniamy nogi. Mam nadzieję, że zdążyliście już się rozgrzać troszeczkę. Czujecie to ciepło treningu. Więc nawadniamy się, pijemy wodę cały czas, małymi łyczkami, małych ilościach, między seriami cały czas niech ta woda nam się pojawia. Budujemy zdrowe nawyki przy okazji. Mam nadzieję, że tutaj tak świadoma grupa jest, że wy i tak pijecie wystarczająco dużo wody każdego dnia, ale jak przemycimy podczas treningu jeszcze troszeczkę, to się nic nie stanie. Lecimy z drugą serią. Uwaga. Hop. Raz. Dwa.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cudnie. Rozluźniamy. Jeszcze jedna seria. Jak wam się podoba taka zamiana, też dajcie znać, że na początku nie robimy tych ciężkich ćwiczeń, tylko zostawiamy je sobie na koniec, bo zazwyczaj zupełnie inaczej konstruujemy te nasze treningi, że to, co ciężkie, robimy na początku, później jest coraz bardziej przyjemnie. A tutaj celowo dzisiaj właśnie taki zabieg zrobiłem, odwrócenia właśnie tych ćwiczeń. Nazywa się to poniekąd, powiedzmy, wstępną metodą wstępnego zmęczenia mięśnia, czyli mięsień docelowy najpierw wymęczamy takimi ćwiczeniami izolowanymi, później dopiero przechodzimy do podstawowych. To jest to, co właśnie dzisiaj zrobiliśmy. Czuć troszeczkę inaczej, prawda? Hop, jeszcze jedna seria. Dół. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Super. Rozluźniamy. Weźmy sobie jeszcze piłeczkę i takie ćwiczenie bonusowe. Mam nadzieję, myślę, że dosyć ciekawe. Tak, żeby już domęczyć troszeczkę sobie te nasze pośladki. Pamiętamy, cały czas świadomie spinamy mięśnie pośladkowe. Trzymamy ciężar przed sobą. Wychodzimy do góry z napiętymi i tutaj mocno napinamy mięśnie pośladkowe świadomie i schodzimy do dołu. Jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli nie pomyślicie o tym, żeby te mięśnie spiąć w tej górnej fazie, po prostu będziecie ćwiczyć nogi, będziecie angażować mięśnie nóg. Te pośladki nam nie popracują tak, jakbyśmy tego chcieli. Więc tutaj kluczowym jest to, żeby w tym momencie wyjścia do góry bardzo mocno spiąć świadomie mięśnie pośladkowe i wtedy wyciągniecie dużo więcej z tego ćwiczenia. Gotowi? Hop. Raz, dwa, trzy, dół. Tylko jedna seria. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. Więc przyłóżmy się. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Jeszcze trochę. Raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Jeszcze. Wiem, że już się nie chce. Raz, dwa, trzy, dół, ale ciśniemy do końca. Jeszcze dwa razy. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. I ostatni. Raz, dwa, trzy. I dosyć. Dobra, odrzucamy narzędzia tortur. Rozluźniamy się już teraz. No i kończymy powoli sobie nasz dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że brzydko mówiąc, poszło wam w tyłek. Tak jak tego chcieliśmy w zasadzie od dzisiejszego treningu, żeby poszło nam w tyłki. Czujemy te mięśnie pośladkowe. Myślę, że udało nam się to osiągnąć. Dajcie znać, czy tak się rzeczywiście stało. Ja chętnie posłucham. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, nie wie, jak coś wykonać, nie jest czegoś pewny, proszę, piszcie do mnie. Ja chętnie odpowiem wam na wszystkie pytania. A tymczasem kończymy nasz dzisiejszy trening. Ja oczywiście po treningu polecam sobie przeczytać materiały przygotowane przez naszego partnera, firmę Polmed, bo tam bardzo fajne rzeczy zawsze po treningu można sobie jeszcze przeczytać. Bardzo ciekawe informacje. Rzeczywiście warto się nad tym pochylić. A tutaj właśnie
Słuchajcie, przyjrzyjcie się temu. Jeżeli tutaj nie czujecie na przykład tych mięśni, jeżeli czujecie, że coś tam nie działa lub nie możecie rzeczywiście ustabilizować sobie tych bioder za pomocą mięśni pośladkowych, też warto się właśnie zastanowić nad diagnozą tego problemu. Zgłoście się do PolMedu. Pomogą wam też przeprowadzić pewne testy, które zdiagnozują, czy one pracują prawidłowo, czy nie. No i ewentualnie zastanowimy się wtedy wspólnie wszyscy, co z tym problemem zrobić. Nie zapominajcie o tej diagnostyce. Tymczasem dziękuję wam bardzo za dzisiejszy trening. Wasze pośladki też wam, myślę, dziękują. No i do zobaczenia już wkrótce na kolejnym treningu. Pa, pa! Dale besame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale besame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada, el pecado. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti, dulzura. ¿Qué pasó esto? Yo solo cuento todo. Y si tú quieres te pone a buscar como tú lo mueves, rapa, pam, pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta, no pasa nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Estás en mi zona. Cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado. No vamos pa' el hotel o pa' otro lado. Que como dice Balvin, esta vaina no acaba. Esta es en mi zona. Cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado. No vamos pa' el hotel o pa' otro lado. Y como quieras, mami, yo estoy a tu lado. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer.